Cześć, ja jestem Checker, a to jest następny odcinek z Dying Light. Dobra, ostatnio skończyliśmy dokładnie w tym samym miejscu. I mamy się dostać do doktora Zira, tak? Dobra, wcześniej tutaj testowałem, to wiem, że tam zombie są. Więc to nie będzie takie proste. To zaraz, którą mamy stronę iść? W prawo, tak? Prawo to, znaczy w lewo, to pójdźmy, najpierw zabijmy może te zombie. Pokażę wam, jak się je... Jak wygląda zabijanie tych zombie. No, walka jest bardzo podobna do tej z Dead Island. Znaczy system walki do tego z Dead Island jest bardzo podobny. Tylko kurde, mniej ich tu było jakoś wcześniej. Może mi się wydaje. Ktoś mi powie, czemu to nie wybuchło? No patrzcie. Wcześniej rzuciłem to wybuchło za pierwszym razem. No dalej nie działa, dobra, w dupie jestem. Nie wiem, czy da się kopać tak z podskoku, zaraz zobaczymy. Da się, ale ich nie wywala, bo tutaj nam zawsze wywalało. No walka jest trudniejsza niż Dead Island. Dead Island szybciej padali. Dobra. Może teraz wybuchnie, miejmy nadzieję. Chuj, podcięło go, ale nie wybuchło. Dobra, możemy przeszukiwać zwłoki. Wcześniej też co prawda mogliśmy, ale... Ale trochę inaczej to działało. Teraz mi się lepiej, znaczy bardziej to podoba. Znaczy wcześniej, w sensie w Dead Island. Zabity, dobra. Trochę rzeczy pozbieram, pewnie później będzie można broń ulepszyć, tak jak Dead Island. Szczerze mówiąc, nie miałem ich zabijać, ale... Ale pozabijali mnie. Zaraz przytrzymamy to. Dobra. Tutaj zombie gdzieś chyba był. Dobra, nie będziemy ich wszystkich mordować, bo nie tu mieliśmy iść. Chodźmy tam, gdzie mieliśmy. Dobra, tutaj gdzieś tak... Dobra, wleźmy na górę, będziemy lepszy widok mieli. No, a ty tak nic... O, nic to nam nie dało. No właśnie, tak się amortyzuje skok. No znowu nie wybuchło, nie wiem o co chodzi. Może jakoś inaczej to trzeba rzucić. Kurde. No fuck. Z każdej strony mnie atakujecie. Spierdalajcie ode mnie. Czemu to do cholery nie sobie wybuchnąć? Holy fuck, gdzie to wypadło? No szkurde, was powaliło? Dobra, spieprzamy przed nim, nie będziemy wszystkich mordować, bo ich jest za dużo. Damy radę. A, dobra, daliśmy. No właśnie, już widać, że ta walka jest trudniejsza, nie, to nie Dead Island. O, shit, Jezus, ile ich tam jest. No, i to już mi się podoba. Zaraz, jak my tutaj idziemy, pyk, na busa. A, przyjebałem. Dobra. Parkour jest zajebisty. Co tu mamy? Jakaś wskazówka, nie, nic tu nie. Dobra, gdzie ten doktor Zir? No tam siedzi na dachu. Dobra, to jest bezpieczna strefa, to już nic nam nie grozi. To możemy sobie chodzić. Czekajcie, dobra. Jak The Walking Dead, tak, ja bezpieczna strefa. No, co jest?
A, bo to nie jest doktor Zir. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. No, gdzie on jest? Ten nie, to w środku. Jakie dziwne drzwi. Się błyszczą. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Myślałem, że zombie będzie. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, tak jak mówiłem, że łagodzi objawy, nie wyleczy. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Zapomniałem. Kim jest doktor Camden? Kolega. Alzheimer. W sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Nie zjadłem mięsa. To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Kurde, Alzheimera ma zapomina, co robił, a chce wynaleźć lek. Choć cholera wie, może mu się uda. Utrzymujecie przy życiu, więc nie... Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok wozu Zir. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Który to? Ten. Tu. O, punkt umiejętności, czekajcie. Zaraz czym to się uruchamia i tu mamy umiejętności, tak? Punkt umiejętności dodania. O, to jest fajny punkt umiejętności. Co tu mamy? Poziom przetrwania, poziom zmienności, poziom siły. Co on daje poziom przetrwania? Wyposażenie będziemy mieli lepsze. A co będzie poziom zmienności? No nie wiem dokładnie. Mogę coś wydać. Aha, to punkt zmienności. Aha, bo punkt. A, do każdego się punkty dostaje oddzielnie. Do punktu zmienności zabieganie. Do punktu siły. A, za zabijanie wrogów w pomysłowy sposób, tak? Dobra, czyli mamy na wydanie poziom przetrwania. Co to jest? Mamy tylko jedno, dobra. Przetrwanie do początkujących. Wytryje petardy, proste gwiazdki, rzucanie kotele mołotowa, dobra. Kup umiejętność. A co to są szczegóły? O, zajebiste. No, że to jest dobre. Wszystko w sumie dobre. O, można otwierać bagażniki, ja nie widziałem. No dobra, będzie świetnie. Dobra, gadamy z nim. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo.
Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. No dobra. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Dobra, masz tu coś jeszcze? Tam jest jakieś drzwi. Dobra, właśnie ten zmysł taki przetrwania jest fajny. Tu, tu mamy. Zbieranie przedmiotów, tak? No, zmysł przetrwania, właśnie o tym mówiłem. O, musimy tę skrzyń szukać, dobra. Gdzie te drzwi widziałem? No, widziałem tutaj drzwi. Czekajcie, jeszcze wrócimy. Tam widzę. Gdzie to jest? Nie, no bez jej. Dobra, pójdźmy tam. Co tu mamy? O, deska z gwoździami, to broń, a to nie drzwi. Aha, tak się pojawiają ogólnie przedmioty. O, w dupę, Jezus, prawie go nie ma, rozgnieciony na ścianie. Ups. Dobra, to wejść. Dobra. Zaraz będziemy szukać skrzynek. Zaraz mamy tam iść. Da się jakąś mapę powiększyć czy coś? Mapa? O, świetnie. O kurde, mamy zajebiście. Dobra. Co tu mamy? Kwatermin, bezpieczna strefa. Pułapki. Dobra. Dojdziemy. A teraz czekajcie, ekwipunek sprawdzimy. Co ma większe obrażenie? Gaz rurka. Deska z gwoździami. 19-24. No. A co mam teraz cały wyekwipowany na... Zazurkę, dobra. No to idziemy tak. Pyk. Dobra, spadamy. No to nie jest zabawa. Teraz nie ma takiej zabawy jak... Właśnie tutaj nam. O! Aha, już ja mogę powiedzieć, nie, dziady. Nie mogę powiedzieć jednak. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? O, i do akumulatorów. No, jestem. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. No dobra, gdzie ja mam iść? Dobra, tam. A w sumie to już załatwiliśmy te zombie, to już mamy ułatwione. Oh fuck. Dobra. Co to? Jezus. Co tam się dzieje? Dobra. Ale to miasto jest wielkie, ja pierdzielę. Mogę przez budynki przechodzić, ale fajnie. Jest skrzynka, ale mała. Jest też trup, któremu nie mogę rozwalić łba. Jest coś jeszcze, szafka. A co w szafce? Części metalowe, kabel zasilający. Przyda się? Jeszcze coś? Co to? Posążek. Posążek zombie. Ciekawe do czego. Można sprzedać. Holy shit. I kill you, motherfucker. Dobra, rozwalony łeb. Mózg rozjebany. Dobra, hałwa. Pieniądze. Dobra. Wszystko, a jeszcze to.
Eksploracja fajna właśnie w tych grach. Benzyna. Jak będę miał pewnie broń palną albo jakiś koktajl Molotowa, będę mógł to podpalić. Dobra, idziemy. Zombie tu idzie w moją stronę, ale dobra, zwijamy się, są dwóch nawet. O kurde. Shit. Shit. Holy fuck. Dobra, właśnie. Kurwa, nie wejdę. Właśnie, kurde, muszę uciekać przed nim. Dobra. Jestem na miejscu. Są też zarażeni. Zarażeni. Oni są już zmienieni. Zarażony to ja jestem, źle powiedział. No, szybciej odpoczywaj. Dobra. Prawiamy broń, ci załatwieni. Przeszukujemy. O, alkohol. Alkohol się przyda. No, drugi. Dobra. Aha, ja miałem go uratować, tak? Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce Dobra. Będzie bezpieczne w nocy. Gdzie te światła? Tutaj ta skrzynka. Dobra, odpalamy. Jak w metrze takie łączniki. Dobra, co tu jeszcze mamy? Dobra, idziemy na górę. Fuck. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. Holy shit, nie chciałem przeskoczyć za daleko i nie doleciałem w ogóle. I tak źle. No cholera, bez jaj. Już musi dać przez to przeskoczyć. Dobra, muszę chyba dalej skoczyć. O fuck, no i przeskoczyłem. No nie, no cholera. Zdychaj. Jezus, jak poleciał. Dobra. To teraz, o dobra, ten się dostał na górę. Jakbym w Assassin nagrał. Tylko widok z pierwszej osoby. Czy ja mam iść tutaj? Jeszcze wyżej, tak? Dobra. Numer wybieram, Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Dobra, to idziemy dalej. Okay, to załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. No, zaznaczajcie, dobra. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. No, ale muszę do samochodu podejść. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć.
wrzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chrajków. Dobra, jak te petardy rzucić? Dobra. Dobra. A drugie tam. Cholera, nie zadziałało. Really? Nie zauważyła mnie. Dobra, teraz drugi samochód. No z drugim już nie będzie tak łatwo. Jezus, ile ich tu jest. Znaczy na mapie. Nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, to ci warła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlakby to. Z podskoku. No i znowu nie waliła się. Dobra, walić ich. Musimy ich ominąć. Za słabą broń mamy na razie na walkę. Na razie zapierdolamy po dachach i ich omijamy. Później będziemy walczyć, będziemy mieli jakieś lepsze broń. Później będziemy koksy i będziemy po nocy napierdalać. Czemu ja tłukę deską w ogóle, da fuck? Cholera, muszę zmienić tę broń. Czemu najgorszą broń tłukę? Z rurka. No ej, jak to zmienić? Wybierz. Jeszcze gdzieś ulepszy widziałem, F6. Co tu mamy? Musimy zdobyć plany ulepszy najpierw, tak? Czy mogę coś tu zrobić? Nie mogę, no dobra. Dobra. Teraz może butla wybuchnie, co? Really? O, mamy skrzynię. Cholera. Jak w Falloutie otwieranie. Zaraz tego. Dobra. Czyli przekręcamy. Ja. Identycznie jak w Falloutie. I co my tu mamy? Czekajcie. Dobra, kawa. Super. Po prostu kawę znalazłem. No, po prostu zajebiście. Dobra. Włączamy tą lampę i spadamy stąd. Pik. Jak ładnie jechałem. A czemu znowu tym patykiem tylko? No bez jej. Ło. Nie, czekajcie, muszę zmienić tą broń. Nie wiem jak, ale muszę zmienić jakoś. Da się czymś, jakimś guzikiem? Nie da się. No. Wybierz. Teraz rurka. Jeszcze ona zwykła rura? O kurde. Bo tą wolę można zmieniać chyba. Aha!
Szkoda, że odkryłem to chwilę za późno, ale dobra. Tu mam skrzynkę, czyli kółkiem myszy się zmienia broń. Trzeba opanować to sterowanie, bo tak to nie da rady grać. Walić, rzucam te butle, tak nie wybuchają, ale rzucam. O, niewykorzystane punkty umiejętności. Wow, na siłę i na ten. Co tu mamy? Nauczyć się atakować z wielką precyzją. Każde trafienie wroga bronią obuchową w klatkę piersiową lub głowę może go ogłuszyć. No zajebiście. To kupujemy umiejętność. A poziom zwinności. Unikaj ataku wroga, odskakując z bok lub w tył. Przesuń się w odpowiednim kierunku i naciśnij spację, wykonać unik. Okej, kupujemy. Dobra. Oj, daleko przeskoczył. Aha, nie wejdę po tym. Ale to tak tu musiałem iść. To mi się trochę kojarzy z Infamous, te uruchamianie gry, uruchamianie tych lamp. Bo tam Infamous też coś tam oczał, nie pamiętam już, ale co takie były, było coś takie, też się uruchamiało jakieś takie. Tą mocą jego chyba coś tam włączało. I ten, i to tam odblokowało mapę, czy coś takiego, bo nie pamiętam już. Gdzie ta lampa? Jak ją się do niej dostać? Chyba wiem, muszę wejść tu i skoczyć z góry. Tylko, że wydać na ten dach chyba nie będzie tak łatwo. Nie da się tego złapać? Zaraz musimy się na dach dostać. Na to wychodzi. Tylko którędy, cholera jasna. Gdzieś tu przecież musi być wejście, no chyba, że... Albo i nie. No jest, trzeba też myśleć nad tym, jak tu wejść, bo nie ma tak pokazanego od razu. Musimy kombinować. Dziwne to jest, że trzeba się popatrzeć na ten róg, na który chce się skoczyć, bo inaczej się nie skoczy. To siatka? Aha. Fuck, no żeby takie proste było teraz. Cholera, zraniłem się. No, holy shit. Skacz. A może tam jakieś inne wejście jest, co? No nie, no bez jaja, srebicie. Kurde, sorry, że tak powtarzam to, ale jakoś mi to nie wychodzi. Głupie to wejście tu jest po prostu. Znaczy na pewno to będzie bardziej wkurzające, niektóre momenty będą niż Dead Island, ale no... Jednak ogólnie gra będzie ciekawsza. Tylko, że jak będę powtarzał 10 razy to samo, to nie będzie raczej ciekawe. Czekajcie, jak to zrobić. Nie, no ja nie doskoczę. Nie wiem, czy ja mam tu doskoczyć w ogóle, ale no nie, no chyba tak, bo jak inaczej. Nie wiem, czy teraz przez cały odcinek będę tak skakał, co? Może jakoś inaczej, czekajcie, bo kombinujemy. Ale ja tu innej możliwości nie widzę. Znaczy, nie wiem, bardziej się rozpędzić, czy co? Ale jak, tu nie ma możliwości większego rozpędzenia się. Aha, tak trzeba było zrobić. Jezus, tyle prób. Ciekawe, jak oni tu pułapkę tu zamontować, co tak wszyscy skakali? Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Dobra. Hej, Bane, wiesz co?
na nuba znowu. Dzięki. Postaraj się tylko wrócić w jednym kawałku, dobra? Nie chcę znowu szkolić kogoś na twoje miejsce. Gdzie to jest? A tu. Oczywiście nie wejdę tak łatwo, muszę naokoło. Dobra. Gdzie mam teraz iść? Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Dobra, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Na następnym odcinku pójdziemy do rozdzielni. Dobra, na razie, cześć.